Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj część druga filmu o polu trójkąta. W pierwszej części wspominałem o dwóch polach, tych podstawowych: bok razy wysokość przez 2, czy bok razy sinus kąta przez 2. A dzisiaj jeszcze trzy kolejne wzorki na pole trójkąta. Tradycyjnie trójkącik ma boki A, B, C, oznaczone są długości. I mamy tutaj wzór P razy R. To małe P, napisałem, to małe P to jest połowa obwodu, czyli A plus B plus C przez 2. A R małe to jest długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt. Kolejny wzorek to jest A razy B razy C przez 4R duże. A, B, C to są długości boków, a R duże to jest długość promienia okręgu opisanego na trójkącie. I trzeci wzorek, to jest wzór Herona, nazywa się, pod pierwiastkiem mamy iloczyn P, P minus A, P minus B i P minus C. A, B, C to są długości boków, a to małe P to jest połowa obwodu, tak jak tutaj wspominałem. No i teraz będziemy łączyć te trzy wzorki z tamtymi dwoma, plus wszystko, co tam wiemy o geometrii płaskiej, i rozwiążę kilka zadanek. Pole trójkąta równoramiennego wynosi 168. Promień okręgu wpisanego w trójkąt jest równy 21 czwartych. Ramię trójkąta jest dłuższe od podstawy o 11. Oblicz długości boków. Czyli namaluję trójkącik równoramienny. Pole tego trójkąta jest równe 168 i promień okręgu wpisanego oznaczamy małym r, to jest 21 czwartych. I ramię jest dłuższe od podstawy o 11. No to jeśli podstawę oznaczę przez x, to te ramiona x plus 11, x plus 11. I mamy obliczyć długości boków. Więc jak wyliczę x, no to długości boków wyznaczę, więc muszę ułożyć równanie z literką x. Skoro podali pole, no to muszę ułożyć jakiś wzór na pole, a skoro podali małe r, no to chodzi o wzór połowa obwodu razy małe r. No to podstawiamy. Połowa obwodu, czyli ramię plus ramię, czyli x dodać 11, dodać x dodać 11, dodać x przez 2. To jest połowa obwodu razy promień, to jest 21 czwartych i to się ma równać 168. No i w tym równaniu mam x, rozwiążę równanie i policzę długości boków. 3x, 11, czyli plus 22 przez 2. Coś tutaj się skróci, nic na razie, 21 czwartych równa się 168. Pomnożę obie strony przez 8. 2 razy 4 się skróci, zostanie 3x plus 22 razy 21 równa się 168 razy 8. 168 się podzieli przez 21, podzielę 168 przez 21, to jest 8. Czyli podzielę przez 21 3x plus 22, to jest 8 razy 8, czyli 64. Czyli 3x to się równa 42. Dzielimy przez 3, to jest 14. Czyli długości boków to są, podstawa jest 14 i o 11 większy, czyli 25 i 25. I drugie zadanko. Dwa boki trójkąta ostrokątnego mają długość 8 i 3, a jego pole jest równe 6 pierwiastków z 3. Oblicz miarą kąta między tymi bokami, długość boku trzeciego i promień okręgu wpisanego i opisanego na tym trójkącie. Dobrze, zacznijmy od pierwszego. Skoro mamy podane pole i boki, no to mamy wzór na pole, bok razy sinus kąta między tymi bokami. No i sinus kąta wyznaczę. Jeśli będzie to ładna liczba, to wyznaczę również miarę tego kąta.
Czyli do podpunktu A używam wzorku na pole trójkąta, jedna druga a razy B razy tam sinus kąta jakiegoś. Czyli bok razy bok wychodzące z tego samego wierzchołka i sinus kąta między nimi. No to bok razy bok to będzie no najpierw jedna druga razy 8 razy 3 razy sinus, no niech będzie to gamma, to jest wzór na pole, ale pole to jest 6 pierwiastków z 3. 8 z jedną drugą się skróci, to będzie 12 sinus gamma równa się 6 pierwiastków z 3, czyli sinus gamma to się równa pierwiastek z 3 przez 2. Więc co to może być za kąt w trójkącie? Czy pierwiastek 3 przez 2 to jest dla kąta 60 stopni. Może też być 180 minus 60, czyli 120. Ale trójkąt jest ostrokątny, w takim razie zostaje, że gamma to jest 60 stopni. Dobrze, czyli podpunkt mamy, a teraz podpunkt B. Długość trzeciego boku. Załóżmy, że tu jest 8, tu jest 3 i ten kąt to jest 60 stopni. I oznaczmy ten trzeci bok przez x, długość tego boku. No i x wyznaczymy, jeśli zastosujemy twierdzenie kosinusów dla tego boku albo dla tego kąta. Czyli ten bok do kwadratu, czyli x kwadrat, to się równa 8 do kwadratu, dodać 3 do kwadratu, minus 2 razy 8, razy 3 i razy kosinus kąta między nimi, czyli kosinus 60. Czyli x kwadrat to się równa 64 plus 9 minus kosinus 60 stopni, to jest 1 druga. Z dwójeczką skrócimy, czyli będzie 24. Czyli 64 plus 24, czyli 64 minus 24 jest. 64 minus 24 to jest 40 plus 9, czyli 49. W takim razie x to się równa 7. Czyli trzeci bok ma długość 7. I zostało długość promienia okręgu wpisanego i opisanego na okręgu. Czyli też tu wykorzystam pole i wzory z R-em dużym i z R-em małym. Czyli mam jeden wzorek A razy B razy C przez 4R. To jest wzór na pole. Czyli w tym przypadku to będzie 8 razy 3 razy 7 przez 4R. To jest wzór na pole. Ale pole jest podane, że to jest 6 pierwiastków z 3. No i w tym równaniu mamy tylko nie wiadomo R. Skrócimy przez 4. To będzie 2 razy 3 razy 7 przez R. To jest 6 pierwiastków z 3. Tu mamy 6 i 6. Dzielimy obustronnie przez 6, czyli 7. Tutaj mamy R. I teraz przez 6 dzielimy, czyli jest 7 przez R, to się równa pierwiastek z 3, czyli R to się równa 7 przez pierwiastek z 3. Jeszcze jak uwymiernimy, pomnożymy przez pierwiastek z 3, licznik, mianownik, to będzie 7 pierwiastków z 3 przez 3. No i promień okręgu wpisanego, no to biorę wzór na pole, że to jest połowa obwodu razy małe r. Połowa obwodu, czyli 8 plus 3 plus 7 przez 2 razy małe r. To jest pole, no i to pole to jest 6 pierwiastków z 3. 8, 7 plus 3 to jest 10, 18 przez 2 to jest 9 r, 6 pierwiastków z 3, czyli r to jest 6 pierwiastków z 3 przez 9. Przez 3 skrócimy, czyli 2 pierwiastki z 3 przez 3. Czyli mamy R małe, R duże, no i wcześniej bok i miarę kąta już policzyłem.
I trzecie zadanko. Boki trójkąta mają długość 21, 17 i 10. Obliczyć pole trójkąta i długość promienia okręgu wpisanego i opisanego na trójkącie. Czyli mamy jakiś trójkącik. Podane są długości wszystkich boków. 21, 17 i 10. I mając podane długości boków i to jako liczby naturalne, no to najwygodniej będzie wziąć ten wzór z połową obwodu, czyli P, P minus A, P minus B i P minus C. Tak zwany wzór Herona. Więc najpierw ile to jest ta połowa obwodu, czyli 10 plus 21 plus 17 i to przez 2, czyli 31, 41, 48 przez 2, czyli 24. To jest połowa obwodu, czyli pole trójkąta. Jak użyjemy do tego wzorku, to jest połowa obwodu, czyli 24. 24 minus pierwszy bok, 24 minus drugi i 24 minus trzeci bok. 10, 21 i 17. No i troszkę podziałamy pod tym pierwiastkiem. 24, 14, 24 minus 10, czyli 14 razy 24 minus 21 to jest 3, minus 17 to jest 7. I teraz zrobię taki iloczyn, żeby się pojawiały ładne liczby do pierwiastkowania, czyli 4, 9, 16 i tak dalej. Czyli z 24 zrobię 4 razy 6, z 14 zrobię 2 razy 7, no i 3 i 7 zostawię. I czwóreczka jest ok. Z 6 zrobię 2 razy 3, przepiszę 2 razy 3 i 7 razy 7, czyli 49. Czyli będzie tak, 4, 2 razy 2, czyli 4, 3 razy 3, 9 i 49. Pierwiastek z iloczynu to jest iloczyn pierwiastku. Czyli pierwiastek z czwórki 2, z drugiej czwórki 2, 3 i 49 to jest 7. To jest 4, 12 razy 7, czyli 84. Pole jest 84. Jak mamy pole i mamy obwód, no to małe r i duże r, tak jak w poprzednim zadanku. Pole trójkąta z małym r to jest połowa obwodu, czyli 24 razy r i to się ma równać 84. No i z tego wliczamy r. R małe to jest 3,5, a duże r, no to mamy wzór iloczyn A razy B razy C, czyli 10 razy 21 razy 17 przez 4R duże. I to też jest pole, czyli 84. No i z tego wliczam duże R i R to jest 85 ósmych. Czyli z tego wzorku, z tymi połowami obwodu, warto korzystać, jeśli tu mamy liczby naturalne. Jak będą jakieś ułamki, albo nie daj Boże pierwiastki, to raczej szukamy innego wzorku, a nie ten z pierwiastkiem. I kolejne zadanko. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość 25. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3. Oblicz pole trójkąta. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość 25 i promień okręgu wpisanego, czyli małe r, ma długość 3. No, mamy policzyć pole trójkąta. No i pierwsze pytanko, ja do jakiego wzoru dążę? Z reguły szukam tego najprostszego, a razy h przez 2. Jak jest małe r, to może coś z obwodem, no ale do obwodu musiałbym mieć te dwa boki. Oznaczmy te długości przez
AB, ale może, jak mamy przeciwprostokątną, to wiemy, że środek okręgu opisanego jest środkiem przeciwprostokątnej, czyli skoro mamy przeciwprostokątną 25, no to to jest 2 razy RR, czyli 2R. Czyli R mogę policzyć. R to się równa 25 drugich. A skoro mam R małe, to mogę też wykorzystać wzorek, że w trójkącie prostokątnym suma przy prostokątnych to jest suma średnic okręgu wpisanego i opisanego. No i mam jedno równanie na A i B, a drugie równanie, no to będzie stwierdzenia Pitagorasa. Więc A plus B to jest 2R małe, R to było 3, czyli 6, plus 2R duże, no to 2R duże, dalej to jest to 25. Czyli A plus B równa się 31, to jest jedno równanie, a drugie równanie to jest stwierdzenia Pitagorasa, A kwadrat plus B kwadrat to jest 25 kwadrat. I mogę stąd wliczać A lub B, podstawić do drugiego równania i otrzymam równanie kwadratowe z literką A lub B. No i tam sobie radzę, liczę deltę, nie deltę. Zobaczymy, zobaczylibyśmy, co by tam z tego wyszło. Ale wiemy, że pole trójkąta tego przy takich oznaczeniach to jest bok razy wysokość przez 2. Czyli A razy B przez 2. Więc niekoniecznie muszę mieć A i B wyliczone. Mogę wyliczyć iloczyn. I ten iloczyn tu się pojawi, bo zamiast A kwadrat plus B kwadrat mogę wpisać A plus B do kwadratu minus 2AB. To jest właśnie A kwadrat plus B kwadrat. Jakbym podniósł tu do kwadratu, to mam A kwadrat plus 2AB, ale odejmuję 2AB i plus B kwadrat. Czyli to jest lewa strona tego równania i 25 do kwadratu, czyli 625. Ale A plus B mam tutaj wliczone. A plus B to jest 31. Czyli wstawię za A plus B 31 do kwadratu minus 2AB równa się, wrócę do tej postaci, 25 do kwadratu. Bo nie chcę mi się tu podnosić, chociaż mam kalkulator, ale wolę ze wzoru skróconego mnożenia. Czyli zostawiam 31 kwadrat, przenoszę 25 kwadrat i to się równa 2AB. Więc jak podzielę przez 4 obie strony, to będę miał AB przez 2. A AB przez 2 to jest właśnie pole. Teraz tylko porachować trzeba tutaj. Mamy wzór skróconego mnożenia. 31 minus 25 to jest A minus B i 31 dodać 25 to jest A plus B. I to się równa 2AB. 31 minus 25 to jest 6 razy 56. To się równa 2AB. Żeby otrzymać pole, no to muszę mieć AB przez 2. No to dzielę obie strony przez 4, 6 przez 2 to jest 3 i 56 przez 2 to jest 28 i mamy AB przez 2. Czyli pole trójkąta to jest 60 i 24, czyli 84. Więc warto kojarzyć ten wzorek, że A kwadrat minus plus B kwadrat można zapisać, że to jest A minus B do kwadratu, wtedy dodajemy 2AB. Albo to samo, to jest A plus B do kwadratu i wtedy odejmujemy 2AB. Zależy, co nam pasuje. To mam A kwadrat minus 2AB, ale plus 2AB. Czyli dostanie tylko A kwadrat plus B kwadrat. Tu jest A kwadrat plus 2AB, ale minus 2AB, czyli zostaje dalej A kwadrat plus B kwadrat. Warto o tych przekształceniu pamiętać. I kolejne zadanko.
Pole trójkąta prostokątnego jest równe 180, a promień okręgu wpisanego w ten trójkąt wynosi 4. Oblicz długość przeciw prostokątnej. Trójkąt prostokątny. Mówimy, chociaż ten rysunek nie jest tutaj istotny, ale oznaczmy przy prostokątny AB przeciw prostokątną C. Podane jest pole. Pole trójkąta to jest 180 i promień okręgu wpisanego, czyli małe r, to jest 4. To jest podane. Mamy policzyć długość przeciwprostokątnej, czyli mamy policzyć C. Teraz jeśli przeanalizowalibyśmy zadanko trójkąt prostokątny, no to to nam się kojarzy z twierdzeniem Pitagorasa. Jest równe pole. No to pole, no to mamy 5 wzorków co najmniej na pole znamy, któryś tam będzie tutaj potrzebny. Promień okręgu wpisanego. Promień okręgu wpisanego to nam się kojarzy z dwusiecznymi, bo środek wpisanego okręgu to jest punkt przecięcia się dwusiecznych, albo jak małe r, to jeszcze ze wzorem na pole P razy R. I oblicz długość przeciwprostokątnej. No to jeszcze, jak pamiętamy, są dwa takie ważne wzorki, że suma przy prostokątnych A plus B to jest suma średnic, to przed chwileczką pisałem. Suma średnic okręgu wpisanego i opisanego. No i też bardzo często się kojarzy taki wzorek, że h kwadrat to jest x razy y, czyli wysokość z kąta prostego dzieli przeciwprostokątną na dwa takie odcinki, że h kwadrat to jest x, y. Jeśli będziecie znać te rzeczy, plus co to jest sinus, kosinus, to z reguły takie zadanka z trójkątem prostokątnym na pewno sobie bez problemów rozwiążecie. Więc chcemy wyliczyć C, czyli musimy ułożyć równanie, w którym się pojawi to C. Najpierw mamy pole. No to wezmę ten podstawowy wzór, bok razy wysokość przez 2, czyli A razy B przez 2 to się równa C do, to się równa pole, czyli 180. Tutaj wprawdzie C nie ma, ale teraz dopiszę twierdzenie Pitagorasa. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Pojawiło się C, ale mamy jeszcze dwie niewiadome, A i B. Skoro są trzy już niewiadome, to musi być trzecie równanie. No i to trzecie równanie to jest właśnie to. Czyli suma przy prostokątnych A plus B to się równa 2R duże, a 2R duże to jest przeciwprostokątna, czyli C plus 2R małe. Małe R jest podane. To jest 2 razy 4, czyli 8. No i mam układ trzech równań z trzema niewiadomymi. I z tego całego układu przede wszystkim muszę wyliczyć C. I gdybym to robił na przykład metodą podstawiania, wyliczyłbym na przykład A z pierwszego, wstawiłbym do tego i do tego i A już nie będzie, tylko B i C. Potem wyliczyłbym z któregoś B i zostanie tylko C. Albo można coś pokombinować, tak jak w poprzednim zadanku. Tutaj się skupię na tym wzorku A kwadrat plus B kwadrat. To będzie A plus B do kwadratu, A plus B do kwadratu, minus 2AB. To jest A kwadrat plus B kwadrat. No i prawą stronę przepisuję. Czyli zamiast A kwadrat plus B kwadrat pisałem kwadrat sumy i odejmuję ten podwojony iloczyn. Czyli potrzebuję 2AB. W takim razie tu pomnożę obie strony przez 4. Wtedy będzie 2 A, B to się równa 4 razy 180, czyli 400, 720. Tak, 400 i 320, 720. No i tutaj nic nie będę przekształcał, bo A plus B sobie za chwilkę podstawię. Czyli skupiam się już teraz na tym równaniu. Chcę, żeby zostało C. Więc w miejsce A plus B wpisuję C plus 8. C plus 8. I to jest do kwadratu. Odjąć 2AB. 2AB to jest 720. 720 i równa się C kwadrat. No i zostało tylko równanie, które jest niewiadomą C.
C, a to C miałem właśnie policzyć, no to podnieśmy jeszcze do kwadratu, C kwadrat plus podwojono iloczym 8 razy C i razy 2, czyli 16 C, 8 do kwadratu to jest 64, minus 720, to się równa C kwadrat. C kwadrat jest po obu stronach, więc się redukuje, zostanie 16 C, to się równa 720 minus 64, 720 minus 64 to jest 500, 656 i podzielimy przez 16, no to C to się równa 41. Czyli jeszcze raz powtórzę, że bardzo często się wykorzystuje ten wzór, że A kwadrat plus B kwadrat to jest A plus B do kwadratu i minus 2AB. Bardzo to upraszcza rachunki. I kolejne zadanie. W trójkącie równoramiennym ramię jest dwa razy dłuższe od podstawy, a suma promienia okręgu wpisanego i promienia okręgu opisanego na trójkącie wynosi 11. Oblicz długość podstawy. Trójkąt równoramienny i ma ramię dwa razy dłuższe od podstawy. Maluję wysokość. Podstawę oznaczę jako x plus x, czyli podstawa będzie 2x, a ramię od podstawy jest dwa razy dłuższe, więc skoro tu jest 2x, to ramiona będą po 4x. I wiem, że suma promienia okręgu wpisanego, czyli małe r, plus wpisanego, czyli duże r, to jest 11. Mamy policzyć długość podstawy, czyli muszę wyznaczyć x. I wtedy 2x to będzie podstawa. W takim razie to r małe i r duże muszę związać z tymi literkami x i tu wstawię i otrzymam równanie z x. R małe jest we wzorku na pole trójkąta, r duże też jest we wzorku, więc najpierw policzę sobie pole trójkąta z tego podstawowego wzoru. 1 druga bok razy wysokość, czyli tu będzie 1 druga razy 2x i razy wysokość, czyli 1 druga razy 2x i razy wysokość. Pojawiła się nowa literka, nie chcę jej. No to stwierdzenia Pitagorasa policzę sobie h, wyrażę po prostu przez x. Więc to na razie zostawię. A stwierdzenia Pitagorasa napiszemy h kwadrat plus x kwadrat to się równa 4x do kwadratu, czyli 16x kwadrat. Czyli h kwadrat to jest 15x kwadrat. Czyli h to będzie x pierwiastków z 15. h to się równa x pierwiastków z 15. No i to h wrzucę sobie do tego wzorku na pole. Czyli pole trójkąta będzie równe 1 druga i 2 to się skróci, czyli x razy h, czyli x kwadrat pierwiastek z 15. X kwadrat pierwiastek 15. I teraz jak porównam to pole z tym polem z małym r, to wyznaczę r poprzez x i to pole z polem z dużym r, to też wyznaczę r przez x. Czyli jeśli wezmę małe r, to jest połowa obwodu razy r. Połowa obwodu, czyli to małe p, to jest 4x plus 4x plus 2x i to przez 2. Czyli 8, 10, czyli to jest 5x. No i wzór na pole z tą połową obwodu, to jest połowa obwodu, czyli 5x razy r małe. No ale to jest pole, czyli x kwadrat pierwiastków z 15. No i x się skrócą, zostanie 5r x pierwiastków z 15. Czyli r to jest x pierwiastków 15 przez 5. I r wyraziłem literką x. Za chwilę włożę do tego równania. I teraz wzór, który zawiera r duże, wzór na pole,
trójkąta to jest bok razy bok razy bok, czyli 4x razy 4x razy 2x przez 4r duże. To też jest pole, czyli x kwadrat pierwiastków z 15. X kwadrat pierwiastków z 15. Czwóreczka się jedna skróci. I x, no powolutku, najpierw czwóreczka, czyli będzie 8x do trzeciej przez 4, to się równa, znowu przez 4, przez r, to się równa x kwadrat pierwiastków z 15. Podzielę przez x kwadrat, czyli 8x przez r, to się równa pierwiastek z 15, czyli r to jest 8x przez pierwiastek z 15. I wyraziłem r duże też przez x, tak jak r małe. No i ułożę to do tego równania za małe r i za duże r. I w końcu otrzymam równanie z literką x, bo o to mnie cały czas chodziło. Czyli w miejsce małego r dajemy x pierwiastków z 15 przez 5. X pierwiastków 15 przez 5. Dodać miejsce r dużego. Dajemy 8x przez pierwiastek z 15. To się ma równać 11. I otrzymałem równanko z literką x. Pomnożę obie strony przez 5 pierwiastków z 15. Piątka się skróci. Pierwiastek razy 15 będzie, czyli 15x. Plus, tu skrócimy pierwiastek z 15, czyli będzie 8 razy 5, 40x, to jest 55 pierwiastków z 15. Czyli 55x, to się równa 55 pierwiastków z 15. Podzielimy przez 55, no i mamy x policzony. Oblicz długości po... O, długość podstawy. Podstawa to jest 2x, czyli ostatecznie podstawa ma długość 2 pierwiastki z 15. I na koniec jeszcze takie krótkie zadanko. Dowód takiego twierdzenia, że w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych AB suma przyprostokątnych to jest suma średnic okręgu opisanego i wpisanego. Ja cały czas z tego korzystam. Przy okazji podobieństwa ten dowód prowadziłem. Więc przy podobieństwie, nie podobieństwie, tylko przy okazji okręgu wpisanego, to jest bardzo prosty dowód, a tutaj chcę pokazać dowód przy okazji pól, czyli wykorzystam pole trójkąta. Więc od czego trzeba zacząć? To r duże i r małe trzeba połączyć z literkami a i b. Pierwsza rzecz, wiemy, że tu jest środek, to 2r to jest przeciw prostokątna, czyli 2r to jest c. A małe r połączymy jak, nie jak łączymy, tylko wyznaczymy jak porównamy dwa pola. Czyli jedno pole, czyli to klasyczne, jedna druga a razy b równa się. A skoro chcę małe r, to biorę połowę obwodu, czyli a plus b plus c przez 2 i razy r małe. To jest tak, to jest to małe p. No i z tego wyliczę r. Dwójki się skrócą. Zostanie ab, to jest a plus b plus c razy r. Czyli r to się równa ab przez a plus b plus c. Czyli 2r to będzie c, tu ułożę, a 2r małe, no to będzie 2 razy ten ułamek. Więc wyjdę od strony prawej tego wzorku i dojdę do strony lewej. Czyli 2r duże plus 2r małe to się równa. 2r duże to jest c plus 2r małe to będzie 2 razy ten ułamek, czyli 2ab w liczniku. 2ab przez a plus b plus c. No już mam te literki AB, które są na lewej stronie. Jeszcze C mnie denerwuje, ale to
połączę za chwilkę z twierdzeniem Pitagorasa. Na razie sprowadzam do wspólnego mianownika A plus B plus C. Pierwszy mamy C, A plus B plus C i przepisuję drugi licznik 2AB. Dla sprawdzenia to przez to po skróceniu to jest C i to przez to to jest ten ułameczek. Mianownik już przepisuję, A plus B plus C. Tutaj żadnych mianowników nie ma, więc on musi się skrócić, a skróci się, jeśli tu się też pojawi iloczyn, w którym się będzie pojawiało ABC. A 2AB z kolei, to tam się kojarzy ze wzorem skróconego mnożenia, A kwadrat, B kwadrat, 2AB. W takim razie tutaj sobie wymnożę C razy A plus B i C razy C, czyli plus C kwadrat. Dopiszę plus 2AB. Mianownik jeszcze raz przepiszę, A plus B plus C. A teraz w miejsce C kwadrat, z twierdzenia Pitagorasa, zamiast C kwadrat wpiszę A kwadrat plus B kwadrat. Czyli C A plus B przepisujemy. I zamiast C kwadrat, A kwadrat plus B kwadrat. I dodać 2AB. To się równa. A plus B plus C. Jeszcze raz przepiszę A plus B. A tutaj mam A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat. Tu mamy wzór skróconego mnożenia A plus B do kwadratu. Już prawie koniec. W tym iloczynie i w tym pojawia się A plus B, więc wyłączę ten czynnik przed nawias. A plus B. Wyłączam przed nawias. Jak włączę A plus B, zostaje C. A jak A plus B wyłączam, to zostaje jeszcze raz A plus B, bo tu jest kwadrat. Czyli dodać A plus B. No i mam iloczyn A plus B plus C. A plus B plus C redukuję, skracamy i zostaje A plus B. Czyli wyszliśmy od strony prawej. Suma średnic okręgów to jest suma przy prostokątach. Jeszcze raz mówię, że ten wzorek bardzo prosto można wyprowadzić, jak tutaj sobie wpiszę tylko okrąg, ale tu chciałem wykorzystać zastosowanie wzorków na pole trójkąta. No to dzisiaj tyle, moi drodzy. Jeszcze coś o tych polach powiem, coś bardziej z dowodami, coś bardziej z rozszerzenia. Jeszcze podobieństwo będzie pola figur podobnych już wkrótce. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję za uwagę. Bywajcie w zdrowiu.